Dzień dobry Państwu i nie będę ukrywał ekscytacji. Wczoraj wieczorem, kiedy wracałem ze spotkania z Wami w Warszawie, pojawiły się liczne informacje o tym, że udało się nad Morzem Azowskim zestrzelić rosyjski latający sztab i rosyjski latający radar. Początkowo tych doniesień było bardzo wiele, jednak one wszystkie powtarzały jakieś źródło, i tego oryginalnego źródła ustalić mi się nie udało, nie było żadnych oficjalnych potwierdzeń, żadnych zdjęć, filmów. Pojawiło się po pewnym czasie nagranie rozmowy Iła-22 z Ziemią. Które sugerowało, że ten Ił faktycznie został uszkodzony. Do rana pojawiło się wiele teorii, w tym i taka, że ten Ił został trafiony przez obronę przeciwlotniczą rosyjską, ponieważ w czasie, kiedy pojawiły się doniesienia o jego trafieniu, trwał alarm na, w okolicach Mostu Krymskiego i być może on został trafiony przez przypadek, głosiła tamta wersja. Kanały telegramowe rosyjskie także komentowały tę sytuację. Rybar zadawał niewygodne pytania. Kolonel Kasat mówił, że faktycznie Ił został trafiony, ale wrócił na ziemię. Natomiast ostatecznie rano, dzisiaj, kiedy kończyłem przygotowywać ten odcinek, pojawił się w końcu komentarz od Fighter Bombera. Przypomnę, Fighter Bomber jest emerytowanym rosyjskim lotnikiem który potwierdza bądź dementuje tego pogłoski regularnie. Jeśli mamy informacje od strony ukraińskiej i potwierdzenie od Fighter Bombera, w niemal wszystkich przypadkach takie połączenie oznacza, że do sytuacji realnie doszło. Co on tutaj dokładnie pisze? Zacznijmy od tego, że on komentuje wypowiedź Mariu Polskiego, Aviatora Z, czyli prokremlowskiego kanału, który napisał Poszły plotki, że na pokładzie samolotu A50 był Iwan Iwanow, lepiej znany jako Fighter Bomber. Mamy nadzieję, że niedługo on się z nami połączy i zdementuje te doniesienia. I Fighter Bomber odpisuje na to ogólnie żartobliwe stwierdzenie: Tragedia zawsze jest tragedią, zwłaszcza kiedy jest tragedią. O takiej skali, kto by tam się nie znajdował w domyśle na pokładzie. Kto był winny w śmierci lotników, niedługo się dowiemy. Ludziom, którzy umarli, życzę wiecznego lotu, rannym szybkiego powrotu do zdrowia i służby. A konkretów domagajcie się od Ministerstwa Obrony i administratorów. Tutaj takich kanałów, powiedzmy, twardogłowych, tak to określmy, którzy uważają, że to właśnie oni są prawdziwymi patriotami kraju i którzy dokładnie wiedzą, co wolno pisać, a czego nie wolno. I. Dalej on jeszcze daje swój komentarz, no i tak na pewno warto byłoby próbować wrócić do źródeł, kiedy czołgistami dowodzili czołgiści, lotnikami, lotnicy, specjalistami od obrony przeciwlotniczej, specjaliści odebrony przeciwlotniczej. Gorzej od tego na pewno nie będzie. Czyli mamy tutaj faktycznie w odpowiedzi na Pytanie o samolot A50 od Fighter Bombera: Informacje o tym, że do tragedii doszło, że tragedia miała dużą skalę, że część hmm, tej załogi latającej zginęła, a część została ranna. Jak dokładnie mamy to interpretować, myślę, że jeszcze pojawi się więcej informacji na ten temat, ale póki co możemy ogłosić. Prawdopodobny duży sukces, niezależnie od tego, czy to był tak zwany friendly fire, czyli uderzenie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, czy działanie Ukraińców, choć może Azowskie znajduje się daleko od ukraińskich pozycji, zobaczmy to sobie. W jakiej, o jakich odległościach mówimy? Pytanie oczywiście brzmi, w którym punkcie Morza Azowskiego do tego typu sytuacji doszło. To może być od 100 km mniej więcej, choć myślę, że tutaj, jeśli byśmy zmierzyli od okolic dwóch to tutaj odległość jest mniejsza, 85 km. Tak czy inaczej, jest to. Duże wyzwanie dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, niemniej ważne, że się udało. Taka strata jest dla Rosjan bolesna, zarówno w wymiarze sprzętowym. Takie samoloty są u nich rzadkie, jest ich kilka sztuk dosłownie, i załoga tego samolotu to również rzadcy specjaliści. Także pozostaje odhaczyć kolejny, kolejne ważne wydarzenie w chronologii tej wojny. Równie ważnym jest wizyta Rishiego Sunaka w Kijowie, która miała miejsce w ostatnich dniach, tu artykuł z 12 stycznia. Rishi Sunak podpisał w Kijowie gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Do tej pory Wielka Brytania, która była jednym z największych sojuszników Ukrainy, jeśli chodzi o rozmiar wsparcia, robiła to do tej pory na zasadach czystej dobrej woli. Teraz zostało to sformalizowane. Przy czym w tych dokumentach zostało zapisane, że w przypadku przyszłej agresji Rosji na Ukrainę Wielka Brytania znowu zobowiązuje się pomagać. Przy okazji były tu konkrety, zapowiedziano, że w bieżącym roku Wielka Brytania zwiększy swoją pomoc do 2,5 miliarda funtów, czyli 3 miliardów 200 milionów dolarów, i zapowiedziano, że przede wszystkim, jeśli chodzi o o sprzęt, skupią się na dronach. To jest faktycznie kierunek przyszłościowy. Nie wiemy dokładnie, co to będą za drony, niemniej wydaje się, że to może przynieść efekty. Widzimy także, że sojusznicy no, nie porzucają Ukrainy, tak jakby chciała tego rosyjska propaganda, pomimo różnego rodzaju problemów i komplikacji. Wola polityczna istnieje, by wspierać Ukrainę w tej trudnej wojnie. Kolejna bardzo ciekawa wiadomość dotyczy ostatnich nalotów na Ukrainę. One nie miały takiej skali jak ten największy z ostatnich tygodni około 40 rakiet i pocisków manewrujących, i zestrzelono stosunkowo niewielką część z nich. Tym razem wynika to m.in. z tego, że atakowano cele, które nie są tak, silnie bronione, a więc tak ważne jednocześnie. Natomiast Juri Ignat, rzecznik sił powietrznych, wspomniał o tym, że około 20 rakiet i pocisków nie doleciało do celu, choć nie zostało fizycznie zestrzelonych. On mówił o tym, że zostały te pociski, hmm, wpłynięto na nie przy użyciu środków walki radioelektronicznej, co zbiło te pociski i rakiety z kursu i nie pozwoliło im trafić w pierwotne cele? Oczywiście ta metoda ma zalety i wady. To nie jest jakoś szczególnie szokujące, że udało się wpłynąć na systemy namierzania tych rakiet i pocisków przy użyciu tego rodzaju sprzętu. To wydaje się jak najbardziej zrozumiałe, choć jest pewną nowością, wcześniej o tym nie słyszeliśmy. Zaletą tego rozwiązania z całą pewnością jest to, że nie trzeba tutaj używać kosztujących setki tysięcy i miliony dolarów przeciw rakiet, takich jak te od Patriotów czy od Irisów T. One są deficytowe, są drogie, może ich w pewnym momencie w teorii zabraknąć. Więc. Wydaje się o wiele mniej pieniędzy, używa się środków, które są wielorazowego użycia, więc to jest ogromna zaleta. Wadą takiego rozwiązania jest to, że pocisk manewrujący, czy rakieta, które zostaną, których praca zostanie zakłócona, wciąż są tak samo groźne, to znaczy, w żaden sposób nie przewiduje tego typu rozwiązanie detonacji takiego pocisku w powietrzu, on gdzieś doleci i wciąż będzie stanowił duże zagrożenie. Oczywiście Ukraina to wielki kraj, który przede wszystkim składa się po prostu z pól. Tam jest bardzo wiele miejsc, gdzie taki pocisk może trafić, nie wyrządzając żadnemu człowiekowi krzywdy. Więc jest duża szansa, że jeśli taki pocisk manewrujący czy rakieta balistyczna zejdą z kursu, to trafią po prostu w puste pole. Niemniej wciąż istnieje w takim przypadku szansa, że trafią w jakiś, w jakiś ludzi, w jakiś cywilny cel, po prostu przypadkiem. Choć oczywiście przy zestrzeleniu przeciw rakietom także taka sytuacja nie jest, no, nie jest wykluczona. Także może się tak. Wydarzyć. Tak czy inaczej, to, że Ukraińcy zaczęli używać tego rodzaju sprzętu, możemy założyć, że zaczęli używać go już wcześniej, ale że teraz osiągnęli sukcesy, które pozwoliły im o tym mówić publicznie, to jest ciekawa informacja, która otwiera nowy rozdział w kwestii obrony przeciwrakietowej w czasie tej wojny. Mamy także bardzo ciekawą informację dotyczącą, proszę Państwa, wsparcia Europy dla Ukrainy. Przypomnijmy, że już mm, wiele miesięcy temu Europa obiecała dostarczyć Ukrainie milion pocisków artyleryjskich i długo trwały rozmowy o tym, że... Europie brakuje mocy produkcyjnych, że nie wygląda na to, żeby oni byli w stanie wypełnić te obietnice. Faktycznie, póki co na koniec grudnia z, tych, z tego miliona pocisków udało się dostarczyć 300 tysięcy, co nie pozwalało przewidywać, że uda się osiągnąć cel. Natomiast w tej chwili pojawiły się świeże wypowiedzi. Artykuł jest z 11 stycznia, w, którym, w których czytamy, że Johanna Bernsel na briefingu w Brukseli powiedziała, to jest sekretarz prasowy Komisji Europejskiej, powiedziała, że europejski, europejski przemysł już posiada moce produkcyjne, które znacząco przewyższają milion pocisków artyleryjskich i my osiągniemy cel do wiosny, do tej wiosny dokładnie. To jest bardzo pozytywna informacja, nie tylko dlatego, że Europa osiągnie, jak zostało zapowiedziane, cel, co by oznaczało kolejnych kilkaset tysięcy pocisków artyleryjskich, ale jeśli faktycznie, tak jak urzędnicy brukselscy mówią, udało się osiągnąć odpowiedni poziom mocy produkcyjnych, to oznacza, że te fabryki będą teraz, mówiąc bardzo ulicznie, jechać z koksem i dostarczać tych pocisków artyleryjskich zarówno Ukrainie, jak i do arsenałów europejskich, zwiększając nasze, przy, nasz poziom przygotowania do potencjalnego rozwoju tego konfliktu, którego wykluczyć nie możemy. Możemy w pełni założyć, że skoro Rosja spełniła swoje groźby dotyczące Ukrainy, jeśli tylko będzie miała możliwość, może zacząć spełniać swoje pozostałe groźby. Im my tutaj jesteśmy silniejsi, im przemysł zbrojeniowy szybciej pracuje w Europie, tym mniejsza szansa, że nasze ym, miasta i wsie będą ostrzeliwane w przyszłości. Więc tego typu informacje bardzo silnie cieszą. Tutaj, jak widzicie, na dość małych obrazkach mamy nagą i półnagą kobietę. Nie pokazuję Wam tego bez powodu. Chodzi o ulotki, które po, na, pozycję na pozycję Rosjan zaczęli zrzucać Ukraińcy. Tu chodzi już o południowy odcinek frontu, zgrupowanie wojsk Dniepr, czyli tam, gdzie gdzie przyczółek w miejscowości Krynki, tam gdzie dowódcą wojsk rosyjskich jest Michał Tiepliński, generał związany z wojskami powietrzno-desantowymi. I tutaj, proszę Państwa, na te pozycje Ukraińcy zaczęli zrzucać ulotki, na których piszą, że no, rosyjski żołnierzu, wracaj do domu, tam na ciebie czeka Twoja miłość, i tam fotografia nagiej kobiety tak się składa że nie tylko po prostu nagiej kobiety ale nagiej żony generała Michaila Cieplińskiego co jest bardzo interesującym sposobem na poprawę morale w tych szeregach obrońców rosyjskich Akcja, którą byśmy nazwali takim trollingiem w starym stylu rozrzucanie ulotek nad okopami przeciwnika to metody jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej, których w tej chwili nie widujemy często. Jeśli chodzi o inne kobiety ważne dla obecnej społecznej sytuacji w Rosji, mamy doniesienia o tym, że Ekaterina Duncowa nie doszła kandydatka na prezydenta Federacji Rosyjskiej, której odmówiono rejestracji jako kandydatki w tym wyścigu prezydenckim. Doniosła, że zakłada partię o nazwie Raswiet, czyli Wschód Słońca, i tuż po tym, kiedy pojawiły się doniesienia o tym, że ona się spotkała w, taki, w ramach takiego komitetu założycielskiego partii, pojawiły się informacje o tym, że te te kobietę, tę kandydatkę i mm, niedoszłą kandydatkę i niedoszłą rywalkę Władimira Putina zatrzymała policja, by wykonać testy narkotykowe. Podobno zupełnie nie miało to związku z jej postacią, podobno była to przypadkowa sytuacja. My w takie przypadki, proszę Państwa, nie bardzo chcemy wierzyć tutaj. Dalej, mamy doniesienia od kanału telegramowego Krymski Wietier, czyli Krymski Wiatr, o tym, że kolejny oficer rosyjski, tym razem, proszę Państwa, Aleksandr Czernobrywy podpułkownik pułku lotniczego, lotnictwa szturmowego, że zginął w ataku na lotnisko Saki na Krymie w nocy z 5 na 6 stycznia. Które miało być rzekomo, ten atak miał być rzekomo przeprowadzony pociskami Stormshadow bądź Scalp. Jeszcze nie mamy oficjalnego rosyjskiego nekrologu, niemniej wygląda to interesująco, wygląda na to, że tamte ataki na Krym faktycznie miały miejsce. Przypomnę, w poprzednim przeglądzie mieliśmy nekrolog innego rosyjskiego pułkownika, który zginął w atakach na okolice Sewastopola w podobnym terminie. Tutaj mamy pożar, który zrobił dość dużą sensację w Rosji. To jest jeden z największych dotychczas pożarów, jakie obserwowaliśmy od początku tej wojny, chociaż przypomnę, były statystyki niedawno w roku 2023. Ponad 900 takich dużych pożarów, z czego w większości były to fabryki i magazyny. I tutaj mamy konkretnie centrum logistyczne sieci Wildberries. Wildberries to jest taki rosyjski Amazon. Bardzo podobny model biznesowy, jeśli chodzi o tą część handlu internetowego. Oni mają szereg takich magazynów. Podobno tutaj konkretnie. Obsługiwano 9% wszystkich zamówień. Na Wildberries widzimy, że dym faktycznie robi wrażenie. Ten pióropusz dymu jest wręcz ogromny. Sytuacja ciągnęła się dość długo i magazyn spłonął doszczętnie zupełnie. Pracowało tam około tysiąca ludzi i nikomu nie stała się krzywda, zdążyli się ewakuować. Co ciekawe, niedługo po tym pożarze pojawiły się informacje o tym, że ten magazyn pracował przez długi czas bez oficjalnych papierów, które by go dopuszczały do eksploatacji. Co jest dość interesujące, bo ciężko sobie wyobrazić, by lokalni urzędnicy przegapili, jak tutaj piszą, obiekt o rozmiarze, o powierzchni 11 boisk do piłki nożnej, ponad 122 000 metrów kwadratowych czytamy, i w którym pracowało około 1000 ludzi. Wydaje się, że trudno ukryć tego rodzaju obiekty, więc prawdopodobnie ten magazyn pracował po prostu bez pozwolenia, bo dostał pozwolenie nieformalne za łapówkę. Bardzo możliwe także, że kontrole przeciwpożarowe były tam przeprowadzane tak jak to często bywa w Rosji, to znaczy um, płacimy, dostajemy papier, nie przejmujemy się BHP. Przejdźmy jednak do naszego stałego kącika rosyjskiego prasowania mózgów obywateli. Mamy tutaj, proszę Państwa, piękną laurkę dotyczącą wydarzeń na froncie, historię jednego z korespondentów wojennych, który przyjechał do oddziałów czeczeńskich Ahmad na pozycje bojowe. Wioząc dla nich m.in. skrzynkę z zieloną cebulą i pietruszką, bo na froncie jest to deficyt, faktycznie można się spodziewać w warunkach wojennych świeże warzywa to jest deficyt i są to rzeczy potrzebne. Nie ma sensu się tutaj z Rosjan naśmiewać, chociaż pojawił się tutaj także, pojawił się taki fragment, że na jednym z punktów kontrolnych żołnierz kontrolujący samochód mówi oho, ile tutaj zieleniny, a mówisz, że jesteś dziennikarzem, podejrzliwie patrzy na mój bagażnik na blokpoście, czyli właśnie na punkcie kontrolnym. Od propozycji wiązanki cebuli, oni tak od razu tak na atriest, czyli tak no, stanowczo, stanowczo odmawiają tej propozycji, ale ja mimo wszystko znajduję sposób, by przekazać żołnierzom trochę zieleniny, niech sobie zrobią sałatkę. Czyli tutaj mamy, proszę Państwa, de facto opis łapówki wręczanej w cebuli zielonej, czyli świeżej cebuli w dymce. Spotkałem się z wieloma różnymi przypadkami i opisami na żywo, jeśli chodzi o łapownictwo na terenach postradzieckich, natomiast jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś płacił um, wojskowym łapówki w cebuli. No ale takie czasy. Tutaj mamy także historię o tym, jak bohaterski rosyjski żołnierz uciekł przed dronem kamikadze. W czasie szturmu ledwie od drona kamikadze udało mi się uciec, wspomina on. A czy da się uciec od drona? Dziwię się, pisze dziennikarz. Trzeba szybko biegać. To jest dobra rada. Jak, proszę państwa, uciec przed dronem? Trzeba szybko biegać. Jak uciec przed rakietą? Trzeba jeszcze szybciej biegać. To jest cenna rada. Zapamiętajcie to: jeśli będziecie kiedyś uciekać przed czymś bardzo szybkim, po prostu biegnijcie bardzo szybko. Logiczne. Zdążyłem wskoczyć do Ukrycia, prawdopodobnie do okopu, dron przeleciał tuż obok mnie, na, na gałęziach wisiała, um, wisiała kołdra i się suszyła. Operator prawdopodobnie pomyślał, że to jest wejście do okopu. Puchu i piór, ileż tam było, czyli Mimo wszystko zostało to trafione. Tutaj warto powiedzieć jeszcze ogólnie, że rosyjskie media, rosyjscy komentatorzy, między innymi były szef Roskosmosu informują o tym, że Ukraińcy używają bardzo wiele dronów kamikadze w tej chwili i określają to jednoznacznie jako duży problem. Dalej tutaj czytamy o tym, że Ukraińcy w czasie rosyjskiego szturmu zrzucili na nich granat z gazem łzawiącym. To jest ciekawe, ponieważ ostatnio dość często pojawiają się doniesienia o tym, że Rosjanie zrzucają granaty z gazem łzawiącym na pozycje ukraińskie, przy czym w takich doniesieniach pojawiają się zdjęcia takich granatów. Takie zdjęcia nie są jednoznacznym dowodem, bo to jest po prostu zdjęcie granatu. Bez żadnej historii, kto, kiedy, gdzie ten granat użył, więc niewiele nam to mówi. Tam jednak przynajmniej są chociażby fotografie. Tu jest po prostu takie stwierdzenie. Biorąc pod uwagę ogół tego artykułu, można powątpiewać, bo jest to po prostu jedna wielka laurka dla rosyjskich żołnierzy. W, jednym z, w jednej z walk koke, Kontuzjowało. Swoją drogą, KOKA brzmi jak faktycznie pseudonim dla żołnierza armii walczącej z ukraińskimi narkomanami. Tak i on wtedy oślepł, ale od ewakuacji medycznej, z ewakuacji medycznej zrezygnował, odmówił. Dwa tygodnie, ślepy, siedział w okopach. Zamiast ludzi widział jedynie ich kształty jak słupy, ale chłopaki i dowódca go nie porzucili i on ich nie porzucił. Będę strzelał na słuch, tylko mi będziecie mówić w którym kierunku. Na linię frontu jemu przywieźli krople do oczu i on, one mu przywróciły wzrok. To jest oczywiście historia, która jest wymyślona prawdopodobnie od A do Z i nic takiego nie miało miejsca. Natomiast zastanówmy się na chwilę nad tą historią. Człowiek według tej historii dwa tygodnie nie widział i strzelał na słuch, bo mu koledzy mówili strzelaj w lewo, strzelaj w prawo. Taki człowiek jest nie tyle, że mało przydatny na linii frontu, on jest groźny dla siebie i dla swoich towarzyszy. Jednocześnie dowiadujemy się, że wyleczyły go krople do oczu. I przedstawiają go jako bohatera. On oślepł, ale swoich towarzyszy nie porzucił, tak? bohater dwa tygodnie ślepy bronił okopu. Przecież jakby nie odmówił tej ewakuacji medycznej w tej prawdopodobnie wymyślonej historii, to by pojechał 5 kilometrów na jakiś punkt felczerski, na bliskich tyłach, oni by mu zakropili te oczy, co by trwało 5 minut, z całą drogą nie byłoby go cały dzień w jedną, w drugą, no bo to jest trudna droga. Te 5 kilometrów pod ostrzałem, tu trzeba kawałek przejść, tu przejechać po bezdrożu, jasne, cały dzień go nie ma. Ale wciąż wraca po całym dniu, i pozostałe 13 dni z tych wymyślonych 14, by był w pełni sprawny, bezpieczny i gotowy do walki. No ale tego rodzaju wzorce, proszę Państwa, są tutaj po prostu promowane przez rosyjską propagandę. To są wzorce czysto radzieckie, wzorce w stylu: Zginąłem wbijając się samolotem w niemiecką kolumnę. Straciłem samolot, straciłem siebie. Niewiele to przyniosło, bo samolot nie jest środkiem bojowym, który może zniszczyć całą kolumnę, wbijając się w nią taranem, ale tego typu bezmyślne bohaterstwo jest tutaj promowane. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy tutaj mm, mamy tutaj jeszcze historię żołnierza który ma pseudonim Mazdok, nie można go nazwać sentymentalnym, ale kiedy czytał list od dziecka dla żołnierzy, to było widać w jego oczach łzy. I czytamy u niego, u tego Mazdoka, los był nieprosty, ma 31 lat. W młodości siedział w więzieniu za kradzież, później pracował jako taksówkarz, później bił się z policjantami. I dalej miał wybór albo znowu więzienie, albo do armii. Podpisał kontrakt na trzy lata, jego ojciec też walczy w batalionie czołgowym na kierunku zaporowskim i jest z syna dumny. To jest bezpośrednio agitka rekrutacyjna, to znaczy, popatrzcie, macie problemy, nie wyszło wam w życiu. Chodźcie tutaj, wasz ojciec będzie z was dumny i spełnicie swoje marzenie. Tu wprost było niżej opisane, że ten człowiek miał marzenie służyć w armii, ale popełnił błędy młodości, zamknął sobie tę drogę, a teraz marzenie spełnia. I mamy jeszcze tutaj jeden fragment, kiedy przeciwnik dowiaduje się, że idą Czeczeni, tak ich obstrzeliwuje, że nie da się ani zajść, ani wyjść. A w ogóle u nas mamy internacjonal, czyli międzynarodówkę, służą u nas i Rosjanie, i, Czeczęcy, i Czeczeńcy, i Dagestańczycy, i nikt nikomu nie robi przykrości. I wszyscy stoją na śmierć na pozycji, na nas już osiem razy się rzucali z atakami, ale my wszystkie te ataki odparliśmy. Tu jest jeszcze o międzynarodowych wydarzeniach. Tutaj to, co jest ciekawe, to to, że Bild Niemiecki opublikował plany sztabowe, plany Niemiec. Taki wymyślony scenariusz, według którego Ukraina przegrywa wojnę i Niemcy wraz z pozostałymi swoimi sojusznikami w NATO odpierają agresję rosyjską na korytarz suwalski. Tego typu plany są normalną sprawą. Państwa przygotowują się na czarne scenariusze, tak samo jak było tu komentowane choroba X. O tym, jak bodajże w Davos rozważali, na jakimś tam spotkaniu zachodnich urzędników, liderów, itd., rozważali potencjalną nową pandemię, nowego wirusa, który byłby jeszcze bardziej śmiertelny niż COVID. To oczywiście budzi jakieś tam um, instynkty, nazwijmy to spiskowe, natomiast tego rodzaju rozważania, a co będzie jak Ukraina przegra i napadnie na NATO, a co będzie jak pojawi się wirus, który będzie groźniejszy od COVID-u, to jest normalny element procesu planowania. Trzeba być gotowym na tego rodzaju złe scenariusze, żeby sobie z nimi w efekcie poradzić. To jest normalne, chociaż oczywiście konsumowska prawda przedstawia to jako, jako fakt, jakoby Niemcy przewidywały porażkę Ukrainy w wojnie. No ale czego chcieć? Co mamy tutaj dalej, proszę Państwa? Mamy oczywiście nową zrzutkę. Tutaj nie tylko jest zrzutka jako zrzutka, oczywiście na pół kalinowskiego, bo na kogo jesteśmy stali przynajmniej? Przynajmniej ci, którzy wspierają, jesteśmy stali w uczuciach. Mamy tutaj przy okazji aukcję. Zabawka, ale myślę, że ładna okolicznościowa zabawka, którą przywiozłem z ostatniego wyjazdu w Kijowie. Muszę przyznać, że miałem pokusę, żeby sobie ją samemu zbudować, ale dobry cel wygrał. Mamy także wośpowe aukcje, to są proszę Państwa takie ozdoby jedna i druga, które przygotowały na zajęciach rehabilitacyjnych dzieci z Czernichowa. Przypomnę, już drugi raz byliśmy z pomocą w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej. Ono się nazywa Widrożdinia. Jakoś tak, odrodzenie. Tutaj jest link, jakbyście chcieli. Oczywiście, linki do tych aukcji będą w opisie. Można dołączyć do takiej akcji, w której te ukraińskie dzieci, które się tam rehabilitują, bo mają. Swoje problemy pomagają polskim dzieciom, które też trzeba przecież wspierać. Oczywiście wojna jest ważnym wydarzeniem, które, w którym trzeba pomóc choćby po to, żeby ta wojna nie dotarła do nas. Niemniej, proszę Państwa, o naszych wewnętrznych potrzebach, także warto od czasu do czasu sobie przypomnieć, nawet jeśli naszą uwagę, tak jak w moim przypadku, wojna zaprząta w ogromnym stopniu. Przejdźmy do tego, co się dzieje na linii frontu, bo tutaj także sporo ciekawych wydarzeń. Wydaje się, że Rosjanie jeszcze bardziej intensyfikują swoje wysiłki, które już do tej pory były. No. Dość, byśmy powiedzieli, intensywne. Mamy doniesienia z różnych kierunków. Jeśli chodzi o kupiansk, proszę Państwa, tutaj po pierwsze cały czas mamy kolejne doniesienia, tak jak na przykład od Instytutu Badań nad Wojną, z, z typu doniesień straszących. ISW pisze o tym, że Rosjanie mogą szyko, szykować desant śmigłowcowy na tyły zgrupowania w okolicach Kupianska, żeby przełamać tutaj sytuację. Czy do takich wydarzeń może dojść? Jak najbardziej może, choć kiedy na początku wojny próbowali w ten sposób atakować okolice Kijowa, nie skończyło się to dla nich dobrze. Z drugiej strony to, że tego typu informacje pojawiły się w publicznym dostępie, że mówi o tym Amerykański Instytut, że mówimy o tym my tutaj, to znaczy, że ukraińscy dowódcy i żołnierze na froncie też wiedzą o takim zagrożeniu i są na to prawdopodobnie już gotowi. Niemniej trwają, proszę Państwa, intensywne, y, intensywne próby przełamania sytuacji w okolicach Syńkiwki i niżej na południe w okolicach miejscowości Iwanowe, y, Iwaniwka, przepraszam. W tym miejscu kawałek dalej na południe. Tutaj Rosjanie zgodnie z przewidywaniami intensyfikują swoje wysiłki. Jednocześnie to nie jest jedyny kierunek, na którym obserwujemy taką intensyfikację. Także, proszę Państwa, na okolicach, w okolicach Awdzijewki, przede wszystkim na północy i na centralnym odcinku. To znaczy, Rosjanie zdefiniowali dwie pozycje wojsk ukraińskich, które są dla nich najbardziej istotne. I idą przez promzone, przynajmniej próbują, i próbują otoczyć Koksochim. Tutaj sobie to zaznaczmy. Koksochim od południowego wschodu, czyli mniej więcej na tej linii. Rozmawialiśmy w ostatnim przeglądzie, że mogą iść albo od północy Koksochimu, albo od południa. W tej chwili um, ukraiński analityk Maszawiec mówi, że wygląda na to, że Rosjanie wybrali ten wariant południowy. I próbują się tędy przebijać. Nie będzie to dla nich łatwa przeprawa, ale potencjalny sukces mógłby faktycznie mocno utrudnić Ukraińcom logistykę, co byłoby ostatecznie dużym problemem. Jak się rozwinie sytuacja na FDF, tego przewidzieć nie jesteśmy w stanie. Natomiast mamy dość dużo informacji o tym, że, proszę Państwa, straty, straty rosyjskie. Na tym kierunku Avdijewskim pozostają na codziennym praktycznie poziomie duże. Niemniej ta aktywizacja jest widoczna i jest widoczna także na jeszcze dwóch kierunkach. Na kierunku na Nowomichajliwkę, po zajęciu Marinki, widzimy, że Nowomichajliwka, czyli ten mniej więcej fragment frontu, jest pierwszym celem ataku Rosjan w, w tej chwili. Ponieważ jest to um, taka pozycja wysunięta ukraińska, otoczona z trzech stron przez siły rosyjskie, co z jednej strony ułatwia Rosjanom, z drugiej strony potrzebują także dla swoich celów ten front wyrównać, żeby móc iść dalej. Według właśnie znowu maszawca, tutaj Rosjanie w ostatnich dniach posiadali pewne, um, osiągnęli pewne sukcesy. Które docelowo mogą być groźne także dla Wuchledaru, czyli tutaj kawałek dalej na południowy wschód. Przypominam, że cała ta operacja ma na celu przede wszystkim właśnie wybicie Ukraińców z pozycji bliskich miejscowości Walnawacha. W tym miejscu, gdzie znajduje się duży węzeł kolejowy, więc tutaj Rosjanie mają dość zrozumiały cel, ale tutaj także ich szturmy, które odbywają się codziennie, nie pozostają dla nich neutralne, jeśli chodzi o straty. Zużywają tam bardzo wiele sił i środków tak samo wygląda sytuacja w tym miejscu przede wszystkim od kierunku werbowe nowo Rosjanie mocno nacierają próbując odzyskać te pozycje, które w, w czasie swojej ofensywy zdobyła Ukraina przede wszystkim chodzi o te pozycje, które wbijały się, w których Ukraińcy wbili się w pozycje w linii obrony Rosyjskie dzięki czemu w teorii Ukraińcy zdobyli potencjalne przyczółki dla dalszego ataku. Z tych pozycji Rosjanie próbują ich teraz wyrzucić. Znowu robią to bardzo intensywnie. Pojawiły się zresztą niedawno takie, nazwijmy to, spekulacje. W zasadzie nie ma tutaj żadnych potwierdzeń, spekulacje jakoby właśnie w połowie stycznia dopiero miałby nadejść taki pełnowymiarowy rosyjski atak zimowy, że ta ofensywa dwa, trzy dni temu pisali Hmm, autorzy, których prawdę mówiąc nie kojarzę, że ma się dopiero zacząć, że to, co widzieliśmy od 10 października, to było dopiero przygotowanie. Być może faktycznie ta intensyfikacja jest tego rodzaju przejściem do pełnowymiarowej ofensywy zimowej. Tutaj nie wygląda na to, żeby w którymkolwiek z tych przypadków hmm, opisanych wcześniej na którymkolwiek z tych kierunków mogło dojść do Jakiegoś gwałtownego przełamania. Wszystkie te sytuacje są groźne na poziomie taktycznym. Mogą zmusić Ukraińców do przesunięcia się na kolejne linie obrony. Niemniej nie widzimy sytuacji póki co krytycznej na linii frontu. Potwierdzę tylko, że przyczółek na Krynkach w miejscowości Krynki na lewym brzegu Dniepru dalej istnieje i dalej. Się broni. Na te około 200-300 ukraińskich żołnierzy, którzy tutaj stacjonują, to, jest to miejsce dokładnie. Według ostatnich doniesień, niepotwierdzonych do końca, przypada około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Tu mamy ciekawe wideo z Bachmutu. Została, została trafiona tak zwana Raspalaga czyli miejsce stacjonowania jednego z oddziałów WDW czyli powietrzno desantowych, i jak słyszymy w wypowiedzi, spłonęło wszystko. Dokumenty, pomoc humanitarna, uazik, czyli samochód, marki Uaz. Ech, tak abidna żopa, jeśli ktoś zna rosyjski, to rozumie, jeśli nie, to przeklinać, nie będę, choć żopa to nie jest jakieś ostre przekleństwo. Przejdźmy do szybkich newsów telegramowych, nazbierało się ich jak zwykle przez weekend. Pojawiła się inicjatywa we Lwowie, analogiczna do inicjatyw rosyjskich, choć na dużo mniejszą skalę, jeśli chodzi o finanse. Rosja od lat już, prawie dwóch, namawia swoich obywateli do udziału w wojnie, płacąc im pieniądze. Pojawiła się podobna informacja o tym, że mer Lwowa obiecuje po 50 tysięcy hrywien, ponad 5 tysięcy złotych, Każdemu mieszkańcowi, który podpisze kontrakt z armią. Ciekawa inicjatywa. Widzimy, że wymiana tych metod istnieje od początku wojny. Jeśli któryś z krajów, Ukraina bądź Rosja, wymyśla coś ciekawego, to drugi kraj często to podłapuje. Tutaj widzimy, że Ukraińcom minęło trochę czasu, zanim wyczerpali ochotników, ale w tej chwili także Także szukają nowych metod, w tym metod finansowych. Dalej mamy ciekawą informację, jeśli chodzi o rosyjską kampanię wyborczą. Przypomnę, w marcu odbędzie się wybór prezydenta. Specjalnie mówię wybór, a nie wybory. W wyborach jest wielu kandydatów, którzy mają szansę wygrać. Jeśli to jest po prostu wybór. Liczba pojedyncza, to wiadomo, wybieramy jednego kandydata. Władimir Putin, który jest kandydatem niezależnym, musi zebrać odpowiednią liczbę podpisów, i on zebrał 1 800 000 podpisów dla swojej kandydatury. Co jest niezgodne de facto z prawem w tym sensie, że on sobie zebrać tyle może, ale nie zostaną te głosy uznane, ponieważ z każdego z subiektów federacji, z każdego z regionów można zdobyć tylko 7,5 tysiąca podpisów, reszta się nie liczy. Jest to środek, który ma na celu utrudnić zadanie faktycznym kandydatom niezależnym, tutaj po prostu Putin wykonał zadanie na Jakieś 250%. Tutaj mamy, proszę Państwa, film od FSB z aresztem polskiego szpiega w Rosji. Ten szpieg był wyposażony w dolary, w kurtkę z amerykańską flagą. Były tam, no, powoli, bo to strasznie szybko przeskakuje, po kolei, dolary. Amerykańska flaga na kurtce to jest ważny atrybut polskiego szpiega. Mamy tablice rejestracyjne, proszę Państwa, z Mississippi, Kansas, z Teksasu. Po co polskiemu szpiegowi w Rosji tablice rejestracyjne z Teksasu? Nie wiadomo. Będzie się ukrywał w Rosji, zmieniając tablicę na swoim samochodzie. Tutaj mamy paszport, ale to nie jest polski paszport, widzimy. Mamy saperkę i nunchako typowe wyposażenie polskiego szpiega. Ja, proszę państwa, mam koneksję, ja jestem panem youtuberem, ja się znam, ja wiem, że polscy szpiedzy no, bez nunchaku po prostu nie wychodzą z domu. Pewna informacja. Mamy oczywiście zdjęcia, jak jakiś człowiek, chyba w domyśle ten szpieg, hajluje w kuchni przy niskiej lodówce. I tu mamy w tle zdjęcie. Czy to jest zdjęcie Hitlera? Nie wiem, proszę Państwa, ale kolor munduru na tym zdjęciu, czy ubrania, wygląda jak kolor munduru Hitlera. Tu mamy więcej hajlowania i konstytucję Rzeczpospolitej dla niepoznaki. Polski szpieg musi mieć ją zawsze ze sobą. Ma książeczkę, jakąś popularno-historyczną, Waffen SS, bardzo ważny podręcznik wiedzy. Tu faktycznie jest zdjęcie Hitlera. Potwierdziło się. Przy. Z banku z filtrem, chyba. Dobre miejsce dla zdjęcia Hitlera. Tam w ogóle świeczka była, taki T-Light. Mamy niemiecki mundur, faktycznie to jest logiczne. Polski szpieg będzie miał w domu niemiecki mundur dla niepoznaki. Z naszywką na to, żeby nikt nie wiedział, skąd się wziął. I ma jeszcze podręcznik do ukraińskiego, repetytorium językowe. Czy ja to muszę komentować, proszę Państwa? No, nie robi się żartu z żartu. Tu mamy sytuację w rosyjskim Lipiecku. Tak, to jest znowu, powtarzam to do znudzenia, woda, która zabłądziła, powinna być w kaloryferze. Nie ma jej w kaloryferze. Dalej mamy wideo od Rosjan. Może uda się to o, powiększymy. To jest, proszę Państwa, celownik od Moździerza. I tutaj jest długi monolog od tego żołnierza rosyjskiego, który to filmuje, który pokazuje, że w ramach podświetlenia celownika w tym moździerzu Ministerstwo Obrony zaproponowało chińskie latarki z AliExpress, albo z jakiegoś innego portalu. No to nie musi być AliExpress, ale po prostu zwykłe tanie proste latarki do podświetlenia moździerza i ten człowiek czy celowniku moździerza. Tam faktycznie powinno być źródło światła, i ten człowiek bardzo trzeźwo zauważa, że taki odstający element, pomijając już jakość tych latarek i to ile one będą pracować na froncie, przy wilgoci, przy wietrze, na deszczu, i tak ile one wytrzymają, to zauważa, że ten element jest bardzo odstający, jeśli na przykład koło tego moździerza przejdzie żołnierz w kamizelce, Taktycznej z tymi wszystkimi kieszeniami, to może o, co, o to zaczepić, to urwać, a już jeśli na ten moździerz rzucą sieć maskującą, a to się ma prawo zdarzyć na froncie, to już w ogóle będzie trudno tego nie urwać. On tutaj też pokazuje, gdzieś tu było. O, o, to jest. Tak, jak to powinno wyglądać normalnie, małe źródło światła nie odstające od celownika, i co ciekawe, te same dokładnie latarki chińskie, prawdopodobnie, zaoferowało Ministerstwo Obrony. Widzicie, pan ma tutaj bardzo wesołą minę zaproponowało jako czołówki z takim paskiem, z odstającymi niepotrzebnymi fragmentami paska. Z włącznikiem w niewygodnym miejscu i w ogóle w sposób, który no, nie wygląda jak prawidłowa czołówka, ale takie, taki sprzęt Ministerstwo Obrony żołnierzom dał. Tu mamy jeszcze jeden duży pożar w Moskwie. Budynek z w trakcie budowy się zapalił. Dalej, minister spraw zewnętrznych Francji przyjechał do Kijowa także. Tutaj jest taki pozytywny efekt rywalizacji Anglików i Francuzów. To znaczy, jeśli Anglicy obiecują Ukraińcom drony i wsparcie i jakąś tam na przykład koalicję morską, to Francja niedługo później ogłasza koalicję artyleryjską dla Ukrainy. Przyjechał premier Wielkiej Brytanii, no to przyjeżdża minister Francji i oni starają się nie być gorsi i pokazywać, że Wspierają przynajmniej równie dobrze. Tutaj pojawiły się omskie zdjęcia satelitarne z Omska, omskie magazyny artylerii, pokazujące, że duża część, mm, duża część artylerii samobieżnej, konkretnie pionów 2S-75, to jest ta najcięższa artyleria w arsenale rosyjskim, że duża część tych pojazdów, tutaj widzimy, zniknęła. I prawdopodobnie te, które nie zniknęły, zostały, jak piszą, przynajmniej częściowo ym, rozmontowane na części. Mamy informację o tym, że znowu żony i matki mobilizowanych wyszły na jednoosobowe pikiety. Tutaj mamy panią, którą ja parę razy wspominałem to jest ta kobieta, która powiedziała w wywiadzie, że już się zmęczyła bać. I ta kobieta została zatrzymana przez policjanta, krzyczała przy tym: no śmiało, yy, aresztujcie żonę mobilizowanego, a po chwili do tych policjantów, którzy ją zatrzymali, podbiegł inny policjant i krzyknął: tej nie ruszać. Wy co nie słyszeliście, tej nie ruszać. Wygląda na to, że faktycznie rosyjska policja ma problem z tymi konkretnymi, tak jak od dawna Państwu mówię, protestującymi i nie chcą ich dociskać zbyt mocno. Tutaj mamy kadry z rostowskiego blackoutu, rostów nad Donem siedziba sztabu, głównego sztabu zajmującego się wojną w Ukrainie. W całości praktycznie to miasto zostało w ostatnich dobach pozbawione energii elektrycznej i, i ogrzewania, co nie jest aż takie ostatnio dziwne. Także w okręgu tulskim 120-tysięczny Nowomoskowsk także został bez ogrzewania, praktycznie w całości. Tu z kolei możemy przeczytać o tym, że pojawił się nowy pomysł rosyjskich władz, by przekonać rosyjskich więźniów do udziału na wojnie, i oni, zainspirowani swoją katastrofą infrastrukturalną, zaczęli odłączać w koloniach karnych ogrzewanie, żeby ci ludzie zdecydowali się iść na wojnę, żeby nie zamarznąć. O tym donosi nam szefowa projektu RUS, Sidiasia, która zajmuje się monitoringiem sytuacji w więzieniach i obroną praw człowieka. Tutaj, w moskiewskim podolsku, który był miejscem jednej z największych i najgłośniejszych katastrof infrastrukturalnych, jak możemy to określić, doszło do kolejnych podobnych wydarzeń, i znowu kolejna część miasta została bez ogrzewania. Słabo to widać, bo zasłaniam. Tu widać stan rur w tym budynku. Co dalej? Tutaj mamy tak, o Nowomoskowsku 120 tysięcy bez ogrzewania, 372 budynki mieszkalne, 10 szkół i 16 przedszkoli, a i jeszcze, jedna, jeszcze jeden szpital, także bez ogrzewania. Tu z kolei mamy wizytę gubernatora Sankt Petersburga nazwisko Bieglow, który tłumaczy o co walczą Rosjanie. On się spotkał z rannymi żołnierzami i powiedział tym chłopakom, którzy widzieli w szkołach toalety, gdzie zamiast dwóch toalet dla dziewczynek i dla chłopców są trzy dla dziewczynek, chłopców i dla gender genderowo neutralnych tym chłopcom nie trzeba wyjaśniać, za jakie wartości my walczymy. Czyli mamy tutaj nowy, proszę Państwa, powód wojny. Rosjanie walczą, ponieważ nie podobają im się ukraińskie toalety. Ja zacznę od tego, że może w ukraińskiej szkole, zwłaszcza w Donbasie, nie byłem w toalecie nigdy, hmm, chyba ani razu. Byłem za to w wielu innych ukraińskich toaletach w muzeach, w centrach handlowych, na stacjach benzynowych, w prywatnych mieszkaniach. No, zdarzało mi się, tak? Nigdy w życiu w Ukrainie nie widziałem toalet genderowo neutralnych to po pierwsze. Po drugie, jeśli w kraju obok ciebie są toalety, które ci się nie podobają, to właściwym wyjściem jest po prostu u siebie zrobić inne toalety. Na przykład w Rosji, z którą Polska sąsiaduje, w miejscach publicznych są toalety kucane, które prawdę mówiąc uważam za nie takie złe rozwiązanie, ale na przykład nam się one w Polsce ogólnie nie podobają. Ja uważam je za higieniczne rozwiązanie w miejscach publicznych, chociaż mocno niewygodne dla osób starszych. Model japoński jest idealny: tam są toalety do wyboru kucane, siedzące, idziesz do jakiej chcesz w miejscu publicznym. Ten model mi się podoba. Więc jakby jeśli my nie chcemy takich toalet, to po prostu u siebie robimy inne da się. Natomiast w ogóle nie bardzo rozumiem, jaki jest problem w tym, że jeśli ktoś się czuje, że potrzebuje iść do takiej toalety, to ktoś udostępnia mu taką możliwość, no to niech sobie idzie, gdzie jest problem? Ty po prostu, jak się czujesz samcem alfa, to idź sobie do męskiej toalety, nikt ci przecież tego nie broni. No, ale trzeba jednak zabijać ludzi, bo ktoś kiedyś w Ukrainie widział taką toaletę. No, przyjmijmy to. Tutaj, proszę Państwa, mamy ślady pożaru pod Petersburgiem w magazynie sieci Wildberries. To jest to, co z tego zostało. Widzimy, że rozmiar strat jest dość poważny. Myślę, że tam miliardy rubli mogły pójść z dymem. Tutaj pod Moskwą mamy w Klimowskie w Klimowsku, sytuację związaną z brakami ogrzewania. Tam, proszę Państwa, zaaresztowano człowieka, który odpowiadał za kotłownię Aleksandra Cikowa, i jak opowiadają bliscy tego człowieka, on od dawna mówił, że sytuacja techniczna w tej kotłowni jest tragiczna. On wprost nie chciał podpisywać dokumentów o tym, że ta kotłownia jest gotowa do sezon, sezonu grzewczego w tym roku. On nie chciał jej rozpoczynać eksploatacji tego obiektu w tym roku, bo wiedział, że sytuacja jest zła. Mimo to jego kierownicy, jacyś zastępcy, podpisali te dokumenty. Kotłownia zaczęła pracę, doszło do awarii i tego człowieka aresztowano. Rosja, jak to się mówi, w pigułce. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wczoraj się ze mną spotkali w Warszawie. To było bardzo miłe spotkanie. Nawet jeśli tam pojawiły się z sali dyskusje i głosy z takiej kontry, to była bardzo ciekawa dyskusja. To zawsze miło jest podyskutować. Dziękuję, że wspieracie i mnie osobiście na Patronajcie i nasze zrzutki, które pomagają tę wojnę, mam nadzieję, ostatecznie wygrać. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.